Hejka, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. A w tym odcinku będziemy meblować kolejny pokój naszej wielkiej willi. I tym razem będzie to... sypialnia. Tak, dzisiaj pomyśleliśmy, że zrobimy sobie tylko i wyłącznie jeden pokój, ale skupimy się na nim jak najbardziej, jak się tylko będzie dało. Więc co jest potrzebne w sypialni? Przede wszystkim chyba łóżko. Łóżko! Łóżko! Nie, materac. Materac wystarczy. Byle by coś było. U nas to w sumie jest bardziej materac. No ja dodam poduszki i możesz jeszcze kołderkę jakąś. Jakąś czulnąć. Kołderkę? No. Dlaczego nie? I mamy materac, bo w zasadzie z łóżka to niewiele widać. Tak, okay. Z łóżka nie ma jakiejś takiej sztywnej ramy i tak dalej. Poza tym, co by się nam jeszcze przydało? Myślę, że jakieś półeczki. Półeczki. Pyk, pyk. Tak. Nie wiem, czy dobrze to robię. Dobrze robię chyba, nie? Tak, chyba dobrze robisz. W darku się zrobi. Aha. A poza tym chyba jakaś szafa? Coś takiego? Szafa może być, o tak. Polecam szafę. No. Powinna być chyba w każdym. Tak, w każdej sypialni. Aha. Dobra, szafa nie jest zła. A ja tutaj bym zasugerował wykorzystanie takiego tajemniczego bloku, który w tej chwili pochłania moją rękę. O, dokładnie tak pochłania mnie całego. No właśnie. On jest niestety niedostępny na survivalu, ale myślę, że można po prostu użyć zwykłej ściany, dowolnej, albo po prostu zwykłych piecy, co najwyżej schować oświetlenie pod tymi dywanami tutaj. Myślę, że byłby podobny efekt. I myślę, że tak. Będzie. Tak, po prostu oczywiście pod tymi dywanami dać glowstone. Naszym tajemniczym blokiem jest piecyk, który się pali nieskończenie długo. Tak, tak. To jest dostępne na Creative, ale tak jak mówię, można dać zwykłe piece, tylko po prostu one nie będą tak jasne jak u mnie, bo przynajmniej u mnie na shaderach to wygląda tak ciupeczkę inaczej. Ciupkę inaczej. No. Tak jest bardzo mocno podświetlone. Tak, że wygląda to praktycznie jakby było zbugowane. No. U mnie wygląda to normalnie jak zwykła szafa, która po prostu się świeci. No, ale no właśnie, dobra. Nawet nie się świeci, a po prostu zwykła szafa. Mamy dobra, szafę? Mamy szafę. Wypadałoby, żeby czymś tę podłogę jakoś, nie wiem, coś ładnego na niej zrobić. Dywan pewnie. Dywan pewnie. Pewnie dywan. Więc, dywan. Nie, mówiłem ci może kiedyś, ale my mamy w klasie, zawsze jak coś się stanie, nie? No. Co tam... Nie chcemy, żeby to na nikogo poszło, żeby na nikogo nie zwalać, to zwykle to jest Jacek Dywan. Jacek Dywan? A jak zamieść pod dywan coś, jest takie wyrażenie bardzo. Co? Jak zamieść coś pod dywan, czyli schować tak, żeby nie było tego widać, ale ten problem nie znika, tak się mówi. A to nie wiedziałem, że jest takie połączenie, ale po prostu, no nie wiem, jak coś się spieprzy, to zwykle zrobił to Jacek Dywan. Jacek Dywan znaczy dywan nazwisko? Mhm. Biedny Jacek. Wyobraź sobie, że paru nauczycieli dało się na to nabrać i potem szukali po całym tym, po całym dzienniku nazwiska Dywan, nie? I ten, jak w końcu nie znaleźli, to myśmy powiedzieli, że to z innej klasy jest. Aha, dobra, to będziemy szukać w innej klasy. Biedny Jacek. Cóż, myślę, że tutaj przydałoby się zrobić jakąś też półkę, jakiś, nie wiem, stolik, jakieś biurko, coś takiego. No. Ja tu sobie pomyślałem, że to może fajnie wyglądać. Coś takiego. I biurko pod tym. I pod tym biurko. Byłem pierwszy. Aha. Byłeś pierwszy, jaj. To ja teraz będę pierwszy. Entuzjastycznie. Tak, entuzjastycznie ja teraz dołożę krzesełko. O, i tak jeszcze zapomniałem wspomnieć na początku, że my tu mamy podwójne ściany, co raczej się przyda do budowania takich domków. Ułatwia to bardzo, bardzo sprawę, dlatego że z jednej strony, gdzie mamy korytarz, możemy mieć kamienną ścianę i nie wnika to tak jakby do naszego pokoju, który chcemy mieć bardziej przytulny, że tak powiem. Więc... Jest jeszcze jedna fajna cecha tego wszystkiego. Wiesz jaka? No. Więcej głębi.
Tak, więcej głębi, bo można sobie wykopać i oj, tutaj akurat zły przykład. A propos głębi, to ja sobie pomyślałem, że można tu zrobić tak pod kolor. Zapomniałem tego. Tak, pod kolor tego wszystkiego, co tutaj mamy, czyli bardziej pod kolor różu i czerwieni, takie sobie okienko, żeby to nie było takie otwarte. No, po prostu tak całkiem ciekawie to wygląda, żeby nie było za płasko, postawiliśmy sobie okienko. Okienko. Ale to jest takie już bardziej pod nasz styl, bo my nie mamy pełnych ścian do samej góry, tylko tak jakby bardziej takie ścianki działowe, jak my to nazywamy. Albo raczej dark, ja zawsze zapominam nazwy. Tym razem się poszczęściło. Tak, Janek tego nie pamiętam. Janek zazwyczaj mówi po angielsku to wszystko. Aha. A wtedy ja nie rozumiem. Jest. No, dokładnie. Dokładnie. Czyli no. Dzielnik pokoju, coś takiego? No. Okej. Okay. Wiesz co, jak ja śpię, to znaczy jak ja właściwie nie śpię, tylko wyleguję się w łóżku, to bardzo chętnie bym pooglądał sobie telewizję. Dark is always in bat mode. Zawsze jest w bat mode, czyli pierdzielony nietoperz. On nie śpi. W ogóle. No. Tak, tak, coś takiego. Jak myślisz? No, myślę, że nieźle. A wiesz co, bo ja tutaj przecież dałem tą lampę, a jej nawet nie zapaliłem. No tak, racja. Bo ciemno jest. Nie zauważyłem akurat. O, teraz jest pięknie. Beautiful. Okej. Okay. Możemy jakieś krzaczki. Mhm, to już krzaczki możesz zasadzić. Tutaj co prawda będzie nam do łazienki troszeczkę zawadzało, bo sam zrobimy łazienkę w następnych odcinkach, ale... To już następny, temat na następny. To już w następnym odcinku. Okej. Okay. Czy ja coś jeszcze pominąłem? Właściwie to, jeśli chodzi o meble, to chyba już wszystko tutaj, nie? Chyba wszystko. Teraz co najwyżej możemy dodać parę szczegółów, takich detali, żeby nie było tutaj zbyt płasko. Tym, co się już zajmie Dark, bo Dark ma zawsze głowy. Głowę do tego. Tak, mam głowę do głów. No. Wiesz co, ja przede wszystkim może bym zanim użymy... Zanim użyjemy głów, to ja bym jeszcze użył doniczek. No dobra, to doniczek. I pierwszą bym postawił tutaj. No, dawaj, kaktusa. Kuktas. Kuktas. Jest. Jezu. I ja z tego kuktasa wlazł. Dobra. Ja kuktasa ci wszedł. Sorry, ja to rozwalę, bo ja tego nie widzę, więc... O, ty widzisz? Nie. Nie? Nie aktualizuje się, dobra, nieważne. Nie aktualizuje się. F3A naciśnij. O. F3 i A musisz nacisnąć, żeby dobra, się ja w tej zetowało. Chwili widzę. No. W tej chwili widzę. Okay. I jeszcze jedną doniczkę bym wstawił gdzieś o tutaj na szafie. Ej, nie widać tak bardzo z góry, że jest poza dywanem chociaż. Czy może tutaj bardziej? A. Ale to możemy sobie akurat podmienić. Jeszcze flower pot też sobie wezmę. I tu damy i tu damy. Okej. Okay. Ale niestety na shaderach tutaj mam dość mało oświetlenia, więc można by jeszcze się pobawić troszeczkę sufitem, który u nas jest dość płaski. Więc... Park. Półpłytki tak. W ruch. Tak, półpłytki w ruch i myślę, że to będzie... Będą te same, które są na podłodze. Tak mi się wydaje. Aha, to są te same. Myślę, że tak samo pomyślałeś. Dobrze to robię. Tak, dobrze to robisz. Tak mi się wydaje. To czekaj, muszę sobie... Wzór. Troszkę przesunąć. Okej. Nie, dobra, źle. Dobrze. Było. Dobrze, źle, dobrze. Okej, okay, w porządku, super. Ciężko wytłumaczyć, co właściwie teraz robimy. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało po prostu, jak to będzie się prezentowało na końcu. Całkiem przypadkiem udało nam się wymyślić całkiem ciekawy sufit, który przy okazji będzie przechodził na inne pokoje, więc... można od razu dalej przebudować, dlatego że my mamy tutaj całą tą taką ściankę działową tylko, a nie całą ścianę. I chyba pora dodać trochę glowstone'u. Gdzie by to dać ten glowstone? Myślę, że tu. I tu. Tak. Tak. I tutaj gdzie? Tu.
to? Powiedzmy, tak? I tu. W ten sposób. Dobra. No i od razu jest więcej światła. Od razu więcej światła. I całkiem nieźle wygląda. Głowy. Tak. Głowy. Chodźmy, Boże, nie, tak. Z tej perspektywy. No, wygląda całkiem głowy. To ja stawiam... Uwaga, uwaga, uwaga! Ja stawiam pierwszą głowę. Ciś. Tą. Jej. Jej. Super modernistyczny komputer. Bardzo modernistyczny. Tak, Mac 2.0. A skoro mam już komputer, to ja bym jeszcze walnął tutaj takie głośniczki. Kurczę, nie mogę się wznieść. To w sumie do telewizora to przydałyby się głośniki. No, dokładnie. Może w ten sposób? Taki trochę 3D. Głos. A ja tutaj dam może. O, wygląda dużo lepiej. Fajnie, jak się wlatuje pod to, to jesteśmy ciemni. Przynajmniej... Zawsze byłeś ciemny. A to inna sprawa. No. Dobra, i jeszcze jedyne może czego brakuje, to obrazów i parę takich mniejszych detali. Ej, czekaj, ja tu jeszcze się bawię głowami. O, jeszcze nie skończył. Jeszcze nie skończyłem. Spokojnie. Bo jeszcze są pytania właśnie z tymi głowami, jak je na przykład dostać. Komenda powinna być w opisie, postaram się nie zapomnieć dodać. Nie wiem, jak Dark. Dobrze powiedziałeś, to ja również dodam komendę. Mhm. I wystarczy po prostu tam, gdzie będzie coś w stylu nazwa gracza, wyraz taki, takie zdanie. Nazwa gracza w cudzysłowie, to zamiast tego wyrazu musicie wpisać nazwę gracza, którego głowę chcecie. Jak na przykład, nie wiem, ja tu najadę, przejadę trochę po tych nickach i widać, jest na przykład Zigmundo, MHF Cake, Uios i takie inne niki. Myślę, że jak ktoś chce, to sobie spauzuje na głowie, którą chce. O. Tak, tylko przyjechałem szybko. O. Ja sobie jeszcze dodam barierę. Ona nie jest konieczna w tym, co robimy, ale jak tutaj już postawiłem głowę, to przydałoby się tak dla spójności usunąć te dywany. No. Możliwe. O. Oczywiście dywany też można postawić w powietrzu, ale tym się już chyba nie będziemy bawić. Jest to możliwe na survivalu, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to zapraszam do poprzedniego odcinka z meblowania. Dokładnie tak. No i co? Wydaje mi się, że jeszcze tylko obrazy. Tak, obrazy. To ja może ci pomogę, żeby było szybciej. No tak, ja z tymi obrazami to mam. Problem, no. O, super. Dzięki. Okej. Okay. Tu usiłuję dostać jakiś obraz. O, w ogóle tutaj jest o jedną kratkę za wysoko. Drzwi były. Oj, miałem. No i znowu miałem. O, to jest najgorsze niestety w całym chyba meblowaniu. Tak. O, czekanie, aż wejdzie obraz, który chcemy. Dobra, nie będzie tam. No i patrz, miałeś dokładnie ten, miałem. Który usiłowałem dostać, ale już nie bawmy się tym. Dlaczego? No jest jeszcze młoda, Janak. Nie. O, pięknie. Dobra. O, super. Brakuje jeszcze gdzieś obrazów? Myślę, że brakuje przycisków. Takich guzików, kilku przynajmniej. No. Guzików. Guzik, przycisk, to samo. Whatever. All the same. No. No i mam już całkiem niezłą sypialnię. Może całkiem gustownie umeblowaną. Usiądę. Na podłodze. No i to było chyba na tyle na ten odcinek, co? Myślę, że tak. Także... Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Cześć. Dziękujemy.